pewnej gospodzie o 8 w piątek włoski makaron wskoczył we wrzątek. Wskoczył do rondla, a po minucie już z tego rondla na stół chciał uciec. Krzyczał, że jest już ugotowany i że jak najprędzej chce być podany. Dlaczego karpie płynąc z karasiem nawet nie pisną, jak karaś ma się? Jak to się dzieje, że żadne płotki nie proszą innych płotek na plotki? W tej burzy i ulewy do zamkowej bramy zastukała przemoknięta, ziemnięta dziewczyna, która prowadziła obrzuconego ciężkimi kuframi osiołka. Klucznik, otworzywszy zamkową bramę, ze zdziwieniem przeglądał się nieznajomej, pogrzebującej samotnie przy takiej okropnej pogodzie i o tak późnej porze. Nie uratował powój altanki, oddały ptaszki gniazdko bez walki. Pod topór poszły grusze, jabłonie, zniszczył buldożer urocze błonie. Grzejąc się w promieniach swego sztucznego słońca, na swojej maleńkiej plaży wracał myślami do dni życia w małym stawku. Widział oczami wyobraźni pliszkę polującą na bąki, szczupaka w wodzie zaczajonego na ryby, kijanki ze śmiesznymi niteczkami ogonków uciekających po płochu przed nim, gdy się do nich zbliżał. Tak się godzin wyznaczonych pilnie zawsze trzyma, a tu już po 11 i słowika nie ma. Wszystko wstydnie. Zupa z muszek na wieczornej losie, 6 komarów nadziewanych w konwaliowym sosie, motyl z rożna, przyprawiany gęstym cieniem z lasku. Lew? Cóż tam lew, kociak duży. Naczytałem się w podróży i znam tego jegomości, co zły tylko jego kości. Szakal, wilk, straszna mi nowina. To jest tylko taka większa psina. Prawdę mówiąc, inne chowały się, żeby tego nie słyszeć. Zależało to wyłącznie od osobistego słuchu i upodobań drozdów, jaskółek i wilk. Co śpiewał Aladyn? Posłuchajcie. Kiedyś będę tak bogaty, że ci kupię 4 światy. Będziesz miała stół ze złota, jeśli przyjdzie ci ochota, będziesz jadła przy tym stole torty i cukrzone mole. Wygnany przez braci z domu, ruszył w drogę, zabierając ze sobą tylko mały węzełek i kota. Popatrzył na niego z miłością, wszak była to jedyna bliska mu istota. Twoje ulubione przypiórki. Król ucieszył się niezwykle na myśl o przysmaku i z wdzięcznością hojnie obdarował przybysza złotem. Pomysł przy tym, jak wielki pan musi być hrabia. Odkryła w sobie narastające i niepokojące upodobanie do niezwykłej żywności. Złożyła to na karb swej żądnej przygody natury. Lord Pepper podejrzewał jednak, że ma to więcej wspólnego z rosnącym w jej brzuchu potomkiem. Aby szyli mu wytworne stroje. Zawsze wokół cesarza kręcił się jakiś krawiec, który proponował mu nowe modne kroje i drapował szaty. Pewnego razu na cesarski dwór dotarli dwaj cudzoziemcy.